Spider-Man Homecoming, czyli ostatnia, najnowsza odsłona przygód naszego ulubionego pajęczarza. Tym razem oczywiście w roli tytułowej Tom Holland. Zmienili. Czemu? No, studio stwierdziło, że poprzednia część zarobiła mało, za mało kasy. Tylko 800 milionów. A wiadomo, w tym momencie, jeżeli wielkie studio daje kasę i film nie zarobi miliarda, czy nie dołączy do klubu bodajże 20, no to jest lipa. Więc postanowili to wykombinować na nowo, przemontować, przemyśleć. Połączyli siły z Marvelem, tak, już nie tylko Sony, ale teraz udało się. Ponieważ pajęczarz był w Kapitanie Ameryce, więc tu jest Iron Man i tak dalej, ale od początku. Czarny charakter w tym filmie to Vulture, czyli Sęp. I w tej roli Michael Keaton. I muszę przyznać, że Michael Keaton jest rewelacyjny, jest wyśmienity, jest super ekstra fajny. Czemu? Ponieważ jego Sęp to nie jest facet, który nagle chce zawładnąć światem, chce mieć kontrolę, chce sobie podporządkować wszelkie mocarstwa. Nie. To nie jest nawet facet, który chce okupów. On chce miliardów dolarów, milionów. Nie. To jest facet, który ma swoją firmę, który, krótko mówiąc, chce opłacić rachunki, chce kupić chleb, chce żyć godnie. Że złożyło się tak, a nie inaczej, no to już życie, jak naprawdę. Ale chodzi o to, że Sęp jest wiarygodny, nie jest jakoś wzięty z kosmosu. To nie jest złoczyńca Jamesa Bonda, to nie jest Ernest Stavro Blofeld, to nie jest żaden inny mandaryn z filmów o Iron Manie. Nie, to jest zwykły facet, który no niestety okazało się, że Tony Stark wkroczył, a on na utrzymaniu ma ludzi, oni mają rodziny, wszystko trzeba jakoś załatwić, ogarnąć. Więc on jest bardzo dobry, fajny, wierzytelny. Tom Holland? Tak, oczywiście, że tak. Jest w tym momencie jeszcze fajniejszy, jeszcze ciekawszy, jeszcze lepiej zagranym Spider-Manem niż jego poprzednik i to są plusy, naprawdę. Marisa Tomei jako ciocia May, ładnie się zarmowało, super, naprawdę pamiętam, kiedy dostała Oscara za mojego kuzyna Vinny, od tej pory się w niej zakochałem i jest cudowna, nadal świetna, fajna. Trochę za młoda ta ciocia May, naprawdę znamy z komiksów, z różnych innych medium, że ciocia May to raczej była staruszka. A tutaj mamy taką mamę, którą się może zainteresować właśnie facet w typie Tony'ego Starka. I to jest fajne, to jest dobre, oczywiście przy tej ciocie May. Fabularnie, tak, film, akcja, akcja i jeszcze raz akcja. Dzieje się fajnie, nie ma żadnych dłużyzn, nie ma żadnych debilizmów, jak na przykład chociażby miało to miejsce przy okazji, no, umówmy się, serialu Iron Fist czy Luke Cage, i tam było tego dużo. Tutaj nie, jest to wszystko zrobione fajnie, składnie. Oczywiście na dzień dobry, bach, wali nas stara piosenka z serialu z lat 70. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Nie mogło oczywiście zabraknąć Stana Lee, który jest guru, który jest twarzą Marvela. I to wszystko jest. Trochę słodze, co nie? No, ale tak to jest. Film naprawdę mi się podobał, ujął mnie i jest fajnie. Oczywiście jest scena po napisach, jak najbardziej. To jest zapowiedź drugiej części, także zobaczycie, o co chodzi, ale... Nie będę mówił długo, bo akurat wydaje mi się, że film już miał premierę swoją kilka miesięcy temu. Ja teraz nadrabiam zaległości, więc wydaje mi się, że już wszystko powiedziano na temat tejże produkcji, ale tak, fabularnie jest dobrze. Jak najbardziej jest dobrze, jest fajnie. Akcja trzyma się kupy. Umiejscowienie charaktery, postaci są w porządku. Postacie są wiarygodne, wierzymy im, naprawdę przyjmujemy na siebie to, co mówią. Aktorsko oczywiście. Jak już mówiłem, Tom Holland sprawdził się. Sprawdził się jak najbardziej. Wiadomo, w tym momencie jest potwierdzone, że Spider-Man pojawi się w filmie Avengers Infinity War. Pomiędzy innymi dziesiątkami pewnie superbohaterów i innych złoczyńców, więc Tom Holland tam wróci. Zapewne jeszcze kolejne postacie z uniwersum Marvela pojawią się w filmach Sony, bo wydaje mi się, że skoro sprawdzili, okej, to działa rzeczywiście, film zarobił dużo kasy i został pozytywnie odebrany zarówno przez widzów, jak i krytyków, więc wydaje mi się, że oni stwierdzą, okej, skoro raz zadziałało, może zadziałać jeszcze i drugi raz. Efekty specjalne, no to jest Marvel, no to nie muszę wam nic mówić, czy jest dobrze, czy jest źle. Oczywiście, że jest bardzo dobrze. Dlatego to wszystko składa się na ocenę 8. 8 na 10 ode mnie film otrzymuje i jak najbardziej. Czekam na kolejnego pajęczarza, czekam na jego pojawienie się w uniwersum
Avengerów. Bo no tak od dawna było, że okej, Tobey Maguire to jest ten jeden Spider-Man, ten najfajniejszy. Bo oczywiście pomijam wielkim łukiem, zapominamy oczywiście o filmach o Spider-Manie, które powstały w latach 80., bo to było już słabo, no ale okej, przez lata Maguire był dobry. Potem pojawił się kolejny fazon, super ekstra, ale no niestety po drugiej części stwierdzili, że 8 zadbanie to za mało i trzeba więcej. Teraz jest Tom Holland. Nie wiem, może to nasze oczekiwania rosną, bo oczywiście jak wiecie, tych filmów o superbohaterach jest co niemiara. Teraz co chwilę coś wychodzi, jak nie film to serial, teraz w tym momencie jest chociażby Inhumans i tak dalej, więc my już jesteśmy z tą tematyką bardzo obyci, tym bardziej tacy zboczeńcy jak my, którzy na temat superbohaterów wiedzą dużo, jeżeli nie wszystko, bo komiksy czytamy, oglądamy animacje, gramy w gry i tak dalej, więc wydaje mi się, że w miarę jedyny apetyt rośnie, a to tylko jest im plus dla nas, że mamy dobrego, naprawdę aktora wcielającego się w postać Spidermana. Reasumując, film tak, jak najbardziej trzeba obejrzeć, oczywiście, że tak. Jeżeli lubicie Spidermana, musicie obejrzeć. Jeżeli nie lubicie Spidermana, musicie obejrzeć, bo jest to film warto obejrzenia, krótko mówiąc. A z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo. Widzimy się za tydzień, a może wcześniej, czas pokaże. Polubcie, subskrybujcie, wiecie o co chodzi dokładnie. Cześć, do widzenia. I'm not going to be able to do that.